Cześć wszystkim, jestem Sena, ja MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z Game 2, Wielka Ucieczka. Świątynia, Kamieni i Ognia. Panie i panowie, kolejny poziom, który jest przed nami. Osobiście, jak dla mnie, najcięższa świątynia chyba jaka jest w tej grze. Witaj w izbie Tinzinu. Nie pamiętam, jakie głosy robiłem. Wspaniale, masz wystarczająco dużo lunców, aby przejść. Okej. Okay. Przygotuj się na odkrycie nowego świata. Tak ogólnie tutaj widzicie, poziomy kolejnej części gry są po prostu zablokowane przez ilość lunsów, którą mamy. Jeżeli nie zbierzemy wszystkich do tej pory, czy tam jakiejś tam ilości konkretnej, no to wiadomo, nie przejdziemy dalej. Także najlepiej zbierać wszystko, co tylko się da na poziomach, basically. No idź, nie chcecie. Konwersacja jest tak naprawdę bardzo podobna, obuźniona, taka sama jak zawsze. Oho. Czy będzie kolejna ścieżka życia, czy ścieżka mocy? Ogólnie ścieżek od Lee jest kilka, basically. Także, żebyście mieli taką świadomość. Tylko, o Boże, tu jest ta lawa, no. Pamiętam, kojarzę. Coś tutaj rozejrzę na początku. Ile mamy w ogóle ten? 8 klatek, czajcie? 8 klatek tylko na tym poziomie, nieźle. No to lecimy z tematem, panie i panowie. Tu będzie wesoło. Widzicie na dole lawę, widzicie na dole lumcy. Ciekawe, jak je zebrać, nie? Uwaga, labirynt. Jeżeli się zgubisz, natychmiast powiadam najbliższego robota. Nie wiem, czemu nie robiłem wcześniej głosów robota właśnie, jak czytałem te znaczki. Nie mam pojęcia. Okej, no tu będzie wesoło. Oj, tu będzie wesoło. I to jest całkiem długi poziom, z tego co pamiętam. Ło, wow, to jest ten skurczybyk. Jeszcze nietykalny długo. Czy ja nie mogę skakać, jak ładuję pięść? Poważnie? Nie mogę skakać, naprawdę, ale jaja. Trochę bez sensu. On tu uniknął jeszcze. Au. Co? Grzmocie, nie? Czemu stoisz i nie strzelasz? Dobrze. Elegancja Francja. Mamy skrzynkę na dole, jak widzicie. Z którego się możemy odbić i idziemy na górę. Zebranie tutaj wszystkiego to jest zadanie ciężkie, ale myślę, że sobie poradzimy. O tak. To ten poziom po prostu sprawdza wszystko, czego się nauczyliśmy do tej pory na... znaczy w tej grze. I tę muzykę pamiętam, no. O, aż za dobrze. Aż za dobrze, wiecie? Dobra, zanim cokolwiek, musimy sobie przeskoczyć tam i strzelić właśnie w tego, ten plaster. Okej, okay, i teraz w to miejsce sobie strzelamy. Pyk. Wybrać kolejny szkarłatny lums. O Jezus! That was fucking close. There we go, dobrze. Ja bym się chciał tutaj wrócić mimo wszystko, bo... Jeden szkarłatny lums się podział. A tutaj jesteś. A no właśnie. I robimy hop. Mamy lumsika i mamy nasze pierwsze złote pięści w tej grze. Oh baby. Złote pięści, tak. Ogólnie one się zużywają, jak dostajemy obrażenia. Jeżeli dobrze pamiętam. I one są mega mocne. Ogólnie te pięści strzelamy pięścią naładowaną za każdym razem. Bez pięści naładowanej, jak widzicie. Możemy naładować. I dać, zrobić taki cios, że to jest szok. Praktycznie tym ciosem naładowanym, jeżeli mamy złote pięści, za każdym razem będziemy mieć robota na hita, jeżeli dobrze pamiętam. Przetestujemy, ewidentnie. O, na przykład teraz, w tym momencie, bo tutaj i tak jest robot. Nie chcę dostać, bardzo lubię moje pięści. O Boże, o Boże, o Boże, uciekam od niego, uciekam od niego. Sejo? Chodź! Nie, nie przywalę mu akurat teraz tym. Dostał! Ale nie, nie, nie na hita, okej. Okay. Wiem, że na hita. Już na ciebie tą 5 złotą. Bez nadzieja. Zamiast, wiecie, próbować go uderzyć tą naładowaną pięścią, mogę go po prostu naładować. Znaczy załadować normalną, uderzyć normalną. Okej, okay. Czy tutaj coś mamy konkretnie? Co my tu musimy zrobić, bo... Czy to będzie śliwka? I guess, że to będzie śliwka, więc... Śliwka rośnie w ogóle jakkolwiek, czy...
A wygląda, to miała być śliwka, no ale może później będzie. Okej. Uoj. Pomału, po kolei. Bo ten poziom jest długi, ciężki. Oj, jest nasza śliwka, właśnie. Jest nasza śliwka. I teraz problem polega na tym, że musimy tą śliwką się odbijać dookoła. And that fucking sucks, że musimy się przed tymi bronić dzielami. That sucks, ok? My się możemy tą śliwką w ogóle wrócić. I to właśnie zrobimy w tym momencie. Musimy się wrócić i to przez cały poziom. Nie wiem, czy te mętry będą nas cały czas gonić. Mam nadzieję, że nie. Tak, ale jak widzicie, to jest, no, nieprzyjemnie. I śliwkę mam kombak wymienię trójce, więc sobie wyobraźcie, jak mocny musi być ten sok ze śliwek, który pije Globox, nie? Skoro te śliwki wytrzymują lawę, dosłownie lawę. I nie niszczą się na lawie, czajcie? Mówię, wyobraźcie sobie, jak te śliwki są po prostu mocne, nie? Okej, ale jesteśmy teraz tutaj. Tu, gdzie byliśmy na początku poziomu, tylko patrzyliśmy na to wszystko z góry. I teraz możemy tutaj wszystko podbierać. To jest crazy. To jest crazy, moi drodzy. No ale tak, możemy właśnie zrobić. Możemy tam w ogóle pójść. That's crazy. Okej, idziemy. W ogóle tą skrzynkę jeszcze mamy, którą nie pamiętam, jak się zbiera. A to bardzo niedobrze. Okej, tutaj coś jeszcze mamy. Nie, okej, nie chcę, żeby ta śliwka by się zniszczyła ani cokolwiek takiego. No w ogóle zapis. Czyli chodzi o to, że ja tu miałem iść. Okej, to nie. To się wróćmy. O, ja tu nie chciałem tego zbierać, może konkretnie. Bardzo tego nie chciałem zbierać, ale dobra, okej, teraz nie umrzeć, bo się zespimy tam. Wracamy się. Bo tam mogliśmy wyskoczyć jeszcze i zebrać ten. Lumsa, nie? Więc cholera jasna, musimy się wrócić. Wiem, to nie jest najlepsze do oglądania, ale hej, to nie ja projektowałem grę, okej? No, ja nie byłem projektantem tej gry. Dobra, wszystko fajnie, tylko jak zebrać tą skrzynkę tutaj? Moje pytanie, które chciałbym odpowiedź uzyskać. No ja się może kiedyś indziej dowiem. Może to jeszcze w ogóle chyba nie tutaj. Może tutaj? Nie, kamera w tej grze jest absolutnie paskudna, jak już mówiłem zresztą. Wiele razy. Curious. No nic, najwyżej pominiemy skrzynkę. Mimo, że bardzo bym nie chciał kogokolwiek pomijać. Jak ja się wyciłem z powrotem? What the fuck? No, dobra. Tędy, no, Jezu! Tutaj mamy na przykład lumca, widzicie? There we go. Teraz tu możemy przejść. Mamy małpę. I ten gówna. Wiecie, ta małpa tutaj nam... To on ma spaść? On nie ma spaść, właśnie. Gdzieś tu powinna być śliwka, właśnie, jest, okej. I teraz tą śliwkę musimy mu na łeb wrzucić. Tak właśnie. Żeby z niego, super, żeby z niego zrobiła się platforma, basically. Byłem trochę za blisko. There we go. Ja wiem, że pięści stracimy. To cak. No ale cóż, taką musimy zapłacić najwidoczniej cenę. No cóż, kolego. Mam ci powiedzieć, zostałeś wykorzystany jako platforma. I tu mamy skrzyneczkę naszą kochaną. Yeah, baby. Pierwsza skrzynka na tym poziomie. I teraz musimy się tą śliwką oczywiście wrócić. A w jaki sposób? Musimy ją przerzucić na drugą stronę. Oj, ten poziom jest, to jest pierwszy poziom, który jest naprawdę, naprawdę complicated. Nie, nie spadaj! Ta śliwka nie jest jak wymienię trójce, że ona stoi w miejscu. Nie, zapomnijcie! Może?
Absolutnie nie. Okej, trochę to zajmie na takim razie. Nie wiem, czy faktycznie mamy zrobić to w ten sposób, tak tylko widzisz, że ta lawa, która jest na dole, jest za gorąca, żeby tutaj śliwkę wrzucili. Okej, okay, jak się to odbije, tak odbijać, to mi nigdy mi nie wyjdzie. Basically. Tak, słyszę cię, masz śliwkę na głowie, jesteś robotem. Deal with it. Nie udusisz się, jesteś robotem. Piarzu. Może? Nie. Kiedyś mi to wyjdzie. Chyba, że faktycznie mam na to śliwkę stanąć tutaj już. I sobie przeskoczyć, ale wątpię. Maybe? Nie, to nie o to chodzi. Może nie o to chodzi. Może ja mam tu po prostu przejść teraz, poczekajcie. To ja w sumie z tej śliwki wyskoczyłem. Więc czy ona tutaj jest dalej? No nie. Aha. A to mogę górą przejść? O! Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Gra jest mądrzejsza niż myślałem, że jest. Never mind. I tu myśliwka urośnie teraz? Nie. Okej. Okay. Jestem pewny, że pominąłem skrzynkę, ale nie jestem z tym faktem zbytnio... Nie jestem z tym faktem zbytnio wiele zrobić aktualnie. Bo chyba się nie wrócę już. Oj, ten poziom będzie długi. Oj, ten odcinek będzie długi. Chcieliście drugie odcinki zajmiona? Proszę bardzo. Zajmie tu rozkminię wszystko. Trochę minie. Okej, okay, tędy. I na tą ślikę, która jest tutaj. Got it. There we go. I tu jest zapis. Per. Tak musimy na tą siatkę wskoczyć, nie? Jeszcze, zanim cokolwiek, więc... Tylko się poodbijać. I wskoczyć. There we go. Ta śliwka sobie tutaj będzie bansić. Tylko, że my na razie musimy ją olać. Sobie zaskoczyć. I przejść dalej. Widzicie? Widzicie? Dobrze idzie. Ile was tutaj? Robię dwa kroki i się pojawia kolejne. A chyba są skończone na szczęście, więc... To jest plus. Może nie muszę śliwki nawet używać z tego co widzę. Ale i tak będę musiał, bo będę chciał się wrócić, prawda? Okej, okay. Ten poziom jest turbo confusing. Ja się muszę wrócić teraz. Wziąć śliwkę i wrócić się tam do tyłu, tam gdzie był zapis. Bo to jest dziwne, bo tu jest zapis i tam jest zapis. Okej. Cool. O to w ogóle lumcika jeszcze pominąłem. No to byłoby. Oj, byłoby. Mamy 10 lumsów. Kozak, czy jestem na to... Jesteś w stanie tego zaskoczyć? Jestem, okej. O matko jedyna. I teraz się musimy tam wrócić do tyłu. Zobaczymy co tam się dzieje, bo zbiło mnie z tropu to, że tam jest zapis. I tu też jest zapis. Very confusing. No ale no nic. Jeszcze może rozkminimy jak tą skrzynkę zebrać, nie? Bo nie wiem, co się zbierało od dołu, co się zbierało od góry. No clue. Ale jak mi jedna skrzynka zostanie, to się wnerwię. Mam nadzieję, że jak tą śliwką tam popłynę teraz, popłynę po lawie. W tamto miejsce właśnie tam z tyłu, do którego właśnie teraz ciśniemy, to tam będzie jakieś przejście właśnie, żeby tą skrzynkę zdobyć. Taką mam nadzieję, nie mam pojęcia, czy tak faktycznie będzie. Pamiętam, że kiedyś ze dzieciaka to było oczywiście znacznie, znacznie trudniejsze niż jest teraz. To sterowanie tym Raymundem. Także naprawdę nie jest teraz najgorzej. Bywało gorzej. Może tak. Dobra. Co my tu mamy do jasnej jadielki? Nie umieraj, błagam cię. Dobrze, dziękuję. Teraz. Potrzebuję śliwki. Żeby nabić ją na pal. Tutaj, na ten. Tak właśnie. I wiemy, czy coś potem nabijamy właśnie śliwkę na pal. Taka ciekawostka. Okej, okay, what the fuck is going on here? Jak pamiętam, musimy na te... Nabić śliwkę, tak. Pamiętam. Dawaj kolejną. Dziękuję. Czemu to zniknęło?
A wiem, okej, dobra, czaję. Muszę tam przejść, żeby ją złapać. Czaję, rozumiem. Tak, dobra. O mamo. Ktoś mi jeszcze powie, że to nie jest najtrudniejsza świątynia, bo nie jest najtrudniejszy poziom w Eimenie. Dwójce. Okej, what do we do now? Po co mi ta śliwka była w tym miejscu? Tak trochę nie widzę. Po co mi była śliwka w tym miejscu? A, czy ja po prostu mam ją postawić? Ta nie! 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 Okej. Okay. Fuck. Czy ja muszę ją zeskoczyć po prostu i wskoczyć tak jakby? To miałoby sens. Bo muszę na górę wskoczyć, widzicie? Tam wam pokażę już. Tam. Okej, okay, to jeszcze raz. Na spokojnie. Pomału. Bez nerwów. Wszystko jest bardzo complicated. Więc no. A! A! Okej. Okay. Pyk. I teraz tak skoczyć na nią, nie? O nie. God damn it, okej. Okay. Nie! Kurwa, jeszcze umarłem. Nie! Moje pięści złote. No ja z tej cholery. To jest ciężkie. Damn, okej. Okay. Ale musimy to zrobić. Musimy uzyskać skrzynkę, która tam... Tam jest na 1000% skrzynka. Jestem przekonany. Okej. Okay. Pomału. Pomału i na spokojnie. Nie można być w takim pewnym siebie, bo... Nas gubi. There we go. There we go, there we go, there we go. O nie, o nie, nie łap to! Okej. Okay. Chyba, że ja to mogę tu po prostu podrzucić i to nie spadnie stąd. To ma więcej sensu, wiecie? Chyba zacznie więcej sensu. Okej. Okay. Jest! I to jest ta skrzynka, którą widzieliśmy pod spodem, okej. Okay. Dobrze, to wszystko się zgadza. Powiększenie zdrowia, mamy równą ilość skrzynek, chyba 40. Chyba mam idealnie połowę skrzynek. Ile do zrobienia jest w tej grze. Tak mi się wydaje, więc jesteśmy dosłownie na pół metra, jeśli chodzi o skrzynki. Jeśli chodzi o lumsy, nie wiem. A jeśli chodzi o skrzynki, zdecydowanie. Okej, okay, i teraz... A musimy się wyścić całą tą drogę przez tą lawę. O, mamo! I wy wyścicie całą tą drogę razem ze mną. I koniec dyskusji. Okej, okay. O, matko jedyna. Dobrze. Plus jest taki, że oficjalnie możemy iść dalej. Już nie mamy tutaj do zrobienia nic. Zebraliśmy wszystko, więc no, możemy po prostu iść dalej, ale ten, kto przekwinił tą śliwkę tutaj właśnie w tym miejscu, jest geniuszem, ale nie geniuszem dobra, tylko geniuszem zła. Naprawdę, wow. I to musiało być podkładane na szybko, nie uwierzę to, że nie zostało to podkładane na szybko. Musiało zostać podkładane na szybko, ja się właśnie wracam. Of course I am. Bo wiecie, Rayman 2 na początku to była gra 2D, to nie była gra 3D, nie? Więc wiecie, coś tu w ogóle jest? Nie, good. Więc poziom tego typu, ten pomysł w ogóle na tą śliwkę i tą lawę, musiał paść bardzo szybko. Więc naprawdę powiem wam, szapoba. Szapoba dla ludzi, którzy to rozkminili, naprawdę, bo to jest coś. Właśnie taki pomysł? Zaczęła mieć głowę. Co tą pieprzoną świątynię. I hate it. I hate it. Może hate to zbyt duże słowo, ale... Widzicie, rozumicie, o co mi chodzi. Mieli dwie śliwki teraz w sumie w teorii. Żeby ją atakować? Tak, oczywiście, żeby ją atakować. Nie, to ja wolę już normalnie przejść, bo mnie szlak trafi. Z tą śliwką mnie absolutnie szlak trafi. Wolę przejść normalnie. Nie wiem sobie, po co tutaj ta śliwka jest, skoro nie ma tutaj zrobienia nic na tej lawie. Nie wiem. Ale są skończone, tylko że jak wyjdziemy z tej lokalizacji i się wycimy, to się jedno nowe respią. W porządku. Zrozumiałem. No chodź. Okej. Okay.
Na spokojnie. Obawiałem się tej pieprzonej świątyni. Nie bez powodu. Jak mam tam na dół zejść? Ktoś mi wytłumaczy? My się dowiemy. Czy niekoniecznie musimy na dół zchodzić. Okej, okay, czy to jest tutaj wszystko? I guess, że to jest że to jest wszystko. Ale i tak sobie po tej pajęcznie jeszcze wejdę. Okej, okay, miałem po prostu dwie drogi. Mogłem iść górą, albo mogłem iść śliwką. Pierwsza sekcja za nami, bo... Holy fuck. Szybko nas przeteleportowało. Oho! Wiesz już, jak spiąć się na śliwkę. Poruszaj się strzelając w przeciwnym kierunku. Jeżeli chcesz ją chwycić, stań przed nią. Możesz ją porzucić po prostu naciskając A. Lub też rzucić naciskając spację. To właśnie robiłem. Śliwka pozwala pływać po lawie i po wodzie. A może nabyć ją na tyczkę? Gdy jest niedaleko, strzel do niej, by się poruszyła. Nie wahaj się użyć jej przeciwko wrogom. Tak jest, Murphy. No i tak, mamy tutaj naprawdę dużo różnych miejsc, gdzie możemy z tą śliwką iść. No i co? Zaczynamy explore, panie i panowie. Explore. Explore. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dziękuję. Nie wiem, czy muszę na drugą stronę przeskoczyć, ale jak coś wycimy. Idziemy najpierw tutaj. Nie wiem, czy idę w ogóle w drugą stronę, czy nie. Oh, fuck, man. Ała! Typie! Jest skrzynka, którą bym bardzo chciał. Tak możemy się strzelać cały dzień, kopie, naprawdę. Aleś głupi. Roboczy mózg to jednak jest... słaby. Nie powiem. Trochę boli. Ten zakuty łeb. Mamy skrzynkę numer 3. Tak jest. Kolejne 5 punktów, kozatko. No, to mamy zabrane. Myślę jeszcze, gdzie tutaj są skrzynki bądź inne tego typu rzeczy, ale aktualnie nie kojarzę, to mnie bardzo martwi. Pozyskuję sobie jeszcze jedno, to muszę iść tędy, bo się nie wrócę. God damn it, tam. There we go. I tutaj się wrócę. Fuck. Mam cię. Kurczybyk. Kurczybyk. To jest creepy. To jest strasznie creepy, tutaj się dzieje. I to bardzo. Ale go zrobię na szaro, patrzcie. Ha! Dostał. Dobrze. Kim teraz jest? Tam. Dostał? Dostał, dobrze. Jeszcze jeden strzał i po nim. That's scary. I od niego mamy właśnie śliwkę naszą kochaną. That's scary, ok? To było creepy jak diabli. Ale mi się to nie podobało, tak, tak. Mega czułem się zajebiście niekomfortowo, no ale. Tylko pytanie, czy my tu się jeszcze mamy, czy tylko po prostu śliwkę, gdzie się dostajemy wyżej? I ogólnie wydaje mi się, że przynajmniej znowu idą z tutaj, już miałem iść, tak całkowicie szczerze, no ale. O kurje, ok, żeby tu się nie musiał wracać. To było creepy. Tak, poszedłem w złą stronę. I to bardzo. I to nie ziemsko w złą stronę. Bo tutaj już jest dalsze coś poziomu, a my mamy do zwiedzenia jeszcze bardzo dużo różnych miejsc. Więc kontynuujmy naszą podróż. Przez lawę. Tu możemy na lawę zejść? Dokładnie. Okej, okay, to ma sens. Więc teraz po prostu wracamy się tam, gdzie... Nie gadaj, że muszę jeszcze raz się z nim tu... Okej, okay, na szczęście nie. Muzyka się odpaliła, ale jego nie powinno tu być. Chodź tu, rzesz! Co te śliwki? No, ja pierdolę, okej. Okay. There we go, thanks. Okej, okay, mamy jeszcze do zwiedzenia całą drugą stronę, jeśli chodzi o tą lawę, więc... poszedłem... złą stronę mimo wszystko, ponieważ poszedłem do wyjścia, a my chcieliśmy do wyjścia iść, tylko chcemy iść dalej. No i musimy uważać na tą lawę gorącą, że tutaj się leje, ponieważ żeśmy umarli przed chwilą od niej, więc trzeba po prostu na to uważać i będzie wszystko tacy. Wrócimy się tam, gdzie byliśmy na samym początku. Tu pod górę da się wrócić.
pamiętam, że da się. Sterowanie tym jest oczywiście dalej toporne. No ale cóż, okej, okay, tu poszliśmy w prawo, jak pamiętacie, więc idziemy sobie teraz w lewo. Widzicie, mam tutaj lunki do zrobienia i wszystko. Oczywiście kamera mi nie pomaga. Będzie jakiś przeciwnik albo coś, to oczywiście go nie zauważę. Okej, okay, wysiadamy tutaj. Zapis, bo tutaj właśnie mamy... Nie, okej, okay, dobra, wiesz co, pójdź sobie, ja sobie wezmę nową. Pójdź sobie, ja sobie wezmę nową i będę ryzykował. Mamy naszego Murphy'ego, a tutaj w ogóle coś jest, bo... poruszać się, okej, okay, dobra. Myślę, że to będzie jakieś informacje dla nas specyficzna. Śliwkę bym poprosił, bym właśnie spieprzyła. Thanks. Dobra, i teraz kompletnie druga strona jest dla nas do zjedzenia. Tutaj lawy i to będzie chyba z tego co pamiętam cięższa strona. Z ilością lawy, którą byśmy nie chcieli w ogóle dotknąć. O właśnie, co my tu mamy schowanego za czarną tutaj ścianą praktycznie. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj jestem wszystko pozbierać, wszystko pozwiedzać. No i maskę musimy po Lokusa zdobyć. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o tą całą świątynię. Tu mamy w ogóle śliwkę. Co ta śliwka nam tutaj da? Tam nie chcemy iść. Tak mi się wydaje. O! Wyglicznik Wejmen? Dobra, o Jezus Maria. Dobra, rozejrzyjmy się. Na górze mamy lumsy. Na górze mamy lumsy, ale co nam to da? Jak się do nich dostać? Mamy śliwkę, żeby wrócić, ale... jak się do tych lumsów dostać? Czy się dostaje tu, czy musimy iść dalej? Wiecie, to pójdźmy dalej. Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. O. Gdzie my tutaj doszliśmy? Halo? Słyszę skrzynkę. W tym jest pajek tutaj, prawda? Prawie. Ale to kojarzę, to miejsce. Oj, kojarzę. Płoń sobie, płoń. Czemu tu kojarzę jeszcze robota? Jakimś dziwnym trafem. O, mygy! I did it! Noise. I mamy kolejną skrzynkę, 4 na 8. Ładnie tu tam swoją drogą. No, dobrze. There we go. Idziemy dalej. Mamy taki tor przeszkód z tego co widzę. Woo. Panki. Kolejną skrzynkę słyszę. O, dwie skrzynki tylko w tym miejscu? Gdybyśmy pominęli to, to nie byłoby przyjemnie. Teraz sobie powinien do nas przylecieć. Nie przylecą, dobrze. Nie, to nie. Kto utonie, będzie się trzymać. Utonie, nie zdążyłem tego na to stanąć. Gadamy też wszystko od nowa. Lepiej mamy skrzynkę zabraną. To jest jakiś plus. Ok, czy tu muszę dobrze wytajmować po prostu. Teraz mi się wydaje, że jest dobrze. Uoj! Było całkiem dobrze, żeby wytajmować w ten sposób. Ok, 23 na 50 i 5 na 8. Ciekawie, ciekawie. Mamy plasty, tylko żeby nas nie zgniotło to. Nie zgniecie, ok. Myślałem, że będzie tak... tak, nie wiem, że to spadnie na to, czy tu stoimy, nie wiem dlaczego. Ok. Oh, fuck. Udało się jakimś studentom, musimy przeskoczyć, żeby to się nie wyłączy. Mam nadzieję, że nie pomijam nic, bo holy shit. Nie? Okej. O tak, i tu płyniemy teraz, o mamo. O mamo. Proszę, bądź na mnie łaskawa platformo, nie pamiętam co ty robisz, ani co zrobisz. Ale bądź łaskawa, słyszę skrzynkę. Kolejna skrzynka, trzy skrzynki tylko z tej strony. Wow. Ajajaj, dobrze, że nie będzie się może łapać. O, teraz będzie strzelać. To pamiętam, że to było absolutnie... pająka słyszę. Dobrze, że go słyszę, przynajmniej będę przygotowany na niego. Kurczę byka. Jest, mały pajączek tam jest. Prawda, malutki pajączek. Pajączek bez rączek. Pewnie nie jeden strzelam. Ok, mamy 6 skrzynek, panie i panowie. Pamiętam, żeśmy rozwalili. Nie wiem, czy jest jeden, czy jest więcej.
więcej. O, w końcu, że jest więcej, bo to jest oby jakaś opuszczona świątynia, nie? Gdzie zalęgły pająki. I don't like it. I don't like it one bit. Okej, okay. Czy tego toru przyszły będzie już koniec? Bo fuck me. O, tu jeszcze mnie atakuje. To I'm out. Goodbye. Nie widzę, gdzie skaczę nawet. No, dobrze, okej. Okej, okej, okej. Gdzie teraz? Gdzie teraz mnie zaprowadzicie? Za wcześnie. Absolutnie za wcześnie. Ale może to pyknie? Pykło? Dobrze. Teraz trochę później. Dało to ten. Leżyć. O! O! Okej. Okay. We did it. Oh my god, teraz w którą stronę pójść? W lewo czy w prawo? Okej, okay, prawo. W lewo się nie da. Dobrze. Chodźmy zatem. Oh man. Teraz tak, za jedną z tych ścian jest skrzynka, za jedną z tych ścian chyba jest lums, a za jedną z tych ścian jest pająk. Jak dobrze pamiętam. Halo? To są lumsy akurat. Dobrze, przydadzą się. Oj! Czyli jest pająk i skrzynka jeszcze. Skrzynka chyba jest na środku. Tak. A, są pięści złote w środku. I lumsy. Miło, pięści się przydadzą, ewidentnie. No i za tą drugą... Nie, za tą ścianą chyba jest pająk i wyjście, I guess. I to ten duży pająk właśnie. Skurwysyn. To jest skurwysyn. There we go, pokonany. A mogło być gorzej. Mogło być znacznie gorzej. Tu w ogóle jakiś ten. Pochodnie, okej. Okay. I już schodzimy na dół do zapisu i... Tu jest pocisk. 7 na 8, 30 na 50. God damn! Let's go. No to jest po prostu z pałyczek, on też może po lawie biegać. Co za typo, okej, okay, przydałoby się tutaj nie umrzeć, mamy złote pięści. Więc naprawdę bardzo bym je chciał zachować. Jak się skacze na tym pocisku? Możemy w ogóle nie skakać? Okej, okay, tu możemy skakać, okej. Okay. Dobra. Tak, bo to i z tego pocisku możemy po prostu zaskoczyć, na przykład za pomocą właśnie A. A z tego nie możemy zaskoczyć, tylko musimy nim skakać konkretnie. Ja bym o tym pamiętał wcześniej, byłoby super, ale nie pamiętałem. Oj, ta pętla jest zabójcza, jak pamiętam. Okej, okay, poszło całkiem dobrze. A, skoczyłem tego, żeby schodek, jako jak użyłem tego skoku, to był schodek i mnie nie zaliczył, bo byłem w powietrzu. Okej, okay, i wiadomo, że nasz pocisk ma też wytrzymałość swoją, więc wypadałoby się nim nie obijać. Wypadałoby, nie powiem. Nic nie umrzemy przynajmniej, bo zawsze mam tutaj zdrowie, które zawsze nam się wraca. Dobra, okej. Okay. Teraz tutaj. O Boże, serio? Okej. Okay. O! Fuck me! Do it! Do it! Yes! Oh. My god! Udało się. Gdzie nas teraz wywali? Tu z powrotem, czy... A my tu na górze jesteśmy, te lumsy zbierzemy. Kozacko, panie. Trupy, czyli nam się udało i możemy teraz oficjalnie wrócić i przejść dalej. Kyrie, Leison. Po dwa lumsy. Are you kidding me? Nie miałem nawet jak zobaczyć tego wyjścia. Jest tak specjalnie ukryte, żeby z dołu nie dało się tego zobaczyć. Oh my god, udało się, dobrze, to pozbierane wszystko. Więc możemy kontynuować oficjalnie. Oj, to był błąd, ona spadnie na dół. Mhm. Był duży błąd, który popełniłem. Wiem, czy z tymi pięściami będziemy się wybijać, tak jakby wiecie. O, to było profesjonalnie zrobione. Będziemy się odbijać dalej, mocniej w sensie. Nie, nie, i dobrze. I dobrze, bardzo dobrze, że tak nie jest. Bo to by nie miało kompletnie sensu, nie? A ten dźwięk tu tych pięści trochę irytuje, jak tak się nimi cały czas strzela, prawda? Też takie wrażenie odnoszę. Tutaj wysiądziemy oczywiście na sekundę i zbierzemy ten zapis. Żeby nas nie zespiło gdzieś tam przypadkiem. Widzicie, rozumicie? Ciśniemy.
Dobrze, że te śliwki, wiecie, się niszczą w momencie, w którym ten, w momencie, w którym... O nie, idziesz to, typie! W momencie, w którym... Boże, nie mogę sobie ten, nie mogę się wysłowić. Nie jesteśmy na nich, nie? Że sobie po prostu płyną same i się potem niszczą, to jest fajne. Jebać tego robota, my tam byliśmy już na górze, już byśmy go rozwalili. Nie interesuje mnie to, panie, nie interesuje mnie to. Idziemy dalej. Będzie bardzo długi odcinek, ale wiecie co? Wiecie co? Jeżeli mam ten poziom zrobić na 100% za pierwszym razem, to to jest tego warte. Co mam do powiedzenia. Tu mamy zapis. Czy będzie znowu ten byk, czy mamy już... Będzie znowu ten byk. God damn it, man. To by 5 tutaj przynajmniej. O, był tym pizdę. Gdzie po nim. Typowo. Prawie. Chodź, chodź, nie bój się. Gdzieś pierwszym, który dostanie z tego. Widzenia? Benoc? Miło było. Mówię, to jest muzyka z Jaskini Złych Snów i... Ten przeciwnik był z Jaskini Złych Snów. Co on tu robi? To jest moje pytanie. Lorowo, co on tu robi? Jakby nie miał wytłumaczenia. Pewnie nie ma wytłumaczenia. Okej, okay, oficjalnie możemy iść dalej. To się zapadnie wszystko. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę. Muzyka wyłączyła. Lumsik. Kochany Lumsik. Żółty, 33 na 50. I tu się tutaj zapadnie. Do widzenia. Nie wiem, tam coś dalej jest. Nigdy nie patrzyłem w sumie. O, łap tą śliwkę. Okej, okay, no i teraz zaczynamy zabawę. Tutaj będziemy trochę ginąć. Jak pamiętam zresztą. Łap tą śliwkę, Rayman. Proszę cię. Czy tu mogę wejść po tą śliwkę na górę gdzieś? Łapią, 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 łapią! Rayman! Mgy. Płynie? Płynie, zespiła się. Ło! 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 Okej, tego się nie spodziewałem. Okej, tego się nie spodziewałem. Pamiętacie, że możemy też się do góry wrócić. I właśnie są te dziury tutaj, które musimy bardzo, ale to bardzo omijać. Możemy na ścianę wchodzić. To jest tak crazy sekcja. O nie! I możemy się tak mega nieprzyjemnie poodbijać tutaj, że wpadniemy do tej dziury, nawet jeżeli nie chcemy. Bo po prostu tam się odbije Rayman tą śliwką od geometrii, która jest na ścianie. I po prostu wpadniemy do tej dziury, nie? Ale mi się wydaje, że jestem już taki pro gamer, że naprawdę jestem tutaj, widzicie, tak. O nie! Nie! Nie, 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 nie! 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 Zbierz to! Zbierz to! Zbierz to! Zbierz to! Zbierz to! Okej! Okay. Jezus! I got spooked! Mi się wydaje ogólnie, że opominajmy tego roomsa, powinienem tutaj mieć 40. Tak mi się wydaje. Albo Gato zbiera specjalnie, żebym się martwił teraz. I oczywiście uderzymy się od tego. Uderzymy to i spadniemy ze śliwki! Albo nam się śliwka przebije. Znaczy zniszczy właśnie od nich kolcy, więc tym bardziej trzeba na to uważać wszystko. Jak strzelamy w nie, to odbijamy się do tyłu, to też trzeba uważać, żeby się nie uderzyć tego, co jest z tyłu. Bicie, rozbicie, ciężka sprawa bardzo, ale nie powiem, dajemy radę jakimś dziwnym trafem i cudem. Tu się pojawia, że od razu jak ja cię chowam. Typiarzu, naprawdę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. We are doing good. We are doing so good. We are doing very good. I czy damy radę? Will we make it? Will we make it? We will! Christ, ale to nie koniec. Czemu to miałby być koniec? O nie! Nie, czemu zaskoczyłem ze śliwki? Nie, wszystko mogę być za pierwszym razem. God! Użyłem A zamiast spacji. To się nie liczy, pomyliły mi się guziki, ok? No. Możemy wysiąść, ale czy my chcemy wysiadać? Jeszcze nie! Właśnie, chodzi o to, że jeszcze nie! Zawsze jeszcze nie! To mamy do zebrania. Jeszcze parę rzeczy, jak się nie mylę, przez skrzynkę, ewidentnie. Okej, okej, okej. O nie, 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 nie. Czy my tu chcemy wchodzić już teraz? Chyba tak. Nie, nie chcemy tu jeszcze wchodzić! Kurwa! Chyba nie chcemy. Nie, czekajcie, bo nie wiem, czy to już jest końcówka. Nie, to jeszcze nie jest końcówka. A bo jest? Ej, nie wiem teraz. Bo ja tu skrzynki nie słyszę. Chyba nie wiem, o Boże. Nie mam tu zapisu. Teraz zrobiłem, aha. Nie mam tu zapisu, także jest luzik. Jeśli chodzi o to. Nie ma co się martwić. Zawsze mogę po prostu umrzeć sobie.
Gorzej, jeżeli tam dalej będzie zapis, ale na razie na co się nie zanosi. Mam nadzieję, że idę... że nie idę w kierunku, w którym mam iść, skaktujmy. Mam taką... odciep się! O fuck. Ale obasa w tych podziemiach. Mam szczerą nadzieję, że nie idę tam, gdzie mam iść. No, uderz mnie, no. Goddammit. Ok, no trochę niefortunnie mi to upadło, ale... ale nie szkodzi. Damy radę w ten sposób? Damy radę, kto powiedział, że nie damy rady? Hi! Ginąć! To co mówię, jeżeli tu będzie zielony lums, tutaj na dole, jest. A fuck! I teraz iść tu czy nie? Czy się wrócić? Wrócę się, wiecie co? Wrócę się, ewentualnie wam tu przytnę, ale wrócę się. Gin, 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 gin. Nie mogę się, tu był zapis. Aha. Ale widzę, że kulkę i tak mamy tam, także... luzik. Nie mogę się już wrócić. Ok, jeżeli coś zjebałem, a wydaje mi się, że zjebałem, to będę musiał to wszystko robić od nowa. No ale wiecie co? Trudno się mówi. Paduwa. Tyle was było. Na szczęście kulkę mamy tam, gdzie ją zostawiliśmy. To jest bardzo przyjemne. Miło, że pomyśleli o tym faktycznie. Ale mam też nadzieję, że to nie jest miejsce, gdzie musimy iść dalej. Ale jestem praktycznie przekonany, że to jest miejsce, gdzie musimy iść dalej. I jestem mega z tego powodu niepocieszony. Oj, mega. Mogę się tam wrócić? I can? Why would I? Ty mnie wieziesz na sam początek, ale po co? Mogę się upewnić, ale nie mogę się wrócić. Panie Lumsie, po co pan mnie tam wiezie na górę? Po co? Ja sobie możesz gonić. Ok, wcześniej teraz niepotrzebnie wracam, pewnie tak. Pewnie tak. Ale zobaczył, może jest otworzone na górze. Otwarte w sensie. Maybe? Paduwa. Nie. Tak, to po co by tu. Po co ja tu. Po co? Po co? Po co? Po co miałem się tutaj wracać? Powiedz mi, Lumsie drogi, po co? Zaciłem tylko 2 minuty mojego życia, to naprawdę. Goddammit. No nic, jeżeli tu faktycznie miałem iść dalej i miałem tam sobie zrobić detour mały, to trudno, a jeżeli nie, to dobrze. Zatem pozbieramy, co tutaj pozbierać i wrócimy, ale wątpię bardzo. Bardzo wątpię. Tutaj w ogóle się teraz ten, je te się pojawiły. Ciekawe. Widzicie? Dziwne. Dobrze. Idziemy. Trudno się mówi. Myśliwkę. Po co mi ta kulka jest? A, okej. Yep. I get it. O, czy... no, Jezus Maria, już myślałem. To nie ma sensu kompletnie, no ale kim ja jestem, żeby oceniać, prawda? Kim ja jestem, żeby oceniać? Tam poziom jest tak ciężki. O rany Bozia, okej. Okay. Pamiętam, że wygrywałem imię na dwójkę właśnie, to ten poziom, odcinek z tego poziomu nazwałem godzina tortur. Tak, poszedłem tam, gdzie miałem iść. Pak, czyli będę się musiał wracać. Jestem przekonany, że tu jest tu, gdzie miałem iść. Bo tu jest pierwszy ten. I musimy to odpalić drugi, żeby... przejść dalej, basically. Well, this sucks. Oh well. My niebieskie i
O, widzicie tego gościa? Mhm. Dobra, musimy na górę wejść. Tylko jak się na górę chodziło? Muszę się rozejrzeć. Wygląda, jakby się niszczyło tak naprawdę. Ja się oczywiście nie niszczy, bo to jest, no, ściana. Okej, okay, czy tu będzie jakaś, nie wiem, jakiś lums czy coś? Tu jest jakieś wejście. Tu mamy wejście. Kozak. A, no w sumie tak. Pokazało wcześniej. Gdzie my tutaj żeśmy weszli teraz? What the hell? Czemu to było na czas, skoro... Okej, to chyba bez sensu, no dobra. Mamy skrzynkę. Z tego co słyszę. Czy my się wyciliśmy mimo wszystko? Chyba się wyciliśmy mimo wszystko. I think we did. Okej, czy chyba jesteśmy uratowani, wiecie? Okej, zbieram sobie tego lumsa. Mamy 40 na 50. To ma sens teraz. I możemy zejść na dół? A nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chwila, moment, bo... Jestem absolutnie pogubiony teraz. Słyszę skrzynkę, ale jej nie widzę. To jest ta skrzynka, którą żeśmy zostawili już wcześniej. Mi wydaje, że to jest skrzynka, która po prostu jest, no, końcem poziomu, ale... Możemy zejść tu na dół, tylko wiecie, umiejętnie, żeby nie wpaść do dziury. Okej, okay, i co my... Co teraz w takim razie? Musimy niebieską kulkę zdobyć, ale skąd? Nie, to jest dalsza część poziomu. Okej, okay, to jest wszystko strasznie confusing. Gdzie my tutaj idziemy teraz? O nie! Jezu, przeżyłem. Okej, okay, a nie, to się przekręca. Jezu, to poziom jest tak confusing. Ja się wrócę w ogóle. Nie będę, gdzie były dziury, ale... Idę przy ścianie, to może będę bezpieczny. Okay, tutaj jest. To będzie jeden na środku. No, w tym miejscu. Okej. Okay. Spokojnie, pomału. No, fa. Oś. Omen. Omen. O, baby. O, Jezu. O, matko jedyna! Okej. Okay. Tu nic nie ma. Okej, okay, to się spadało na dół. I tutaj było to miejsce, które już pominęli wcześniej. Dobra, to wiecie co? Jest wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Nic nie pominęliśmy. I think. O, nie! A byłem taki dumny z siebie, że nie spadłem w żadną dziurę. I co? I dupa, jak zwykle. There we go, dobrze. No kurwa! Thanks. Teraz mi nagle przestało iść. Czemu? Nie wiem. Już mam prawie godzinę Waymana. Jeden poziom. Chyste na niebie. Okej. Okay. Na no spokojnie. Powoli, powoli, powoli. Czemu tędy? Czemu tędy? Czemu tędy? Czemu tędy? Okej. Okay. Pomału. Chryste pomału. Dobrze. Wysiądziemy sobie tutaj. Daję już tę skrzynkę, której nie widzę i mnie to bardzo, bardzo irytuje. Aaa. Okej. Okay. Wszystko się, nie wiem, ściana ukryta. Bo tam na górę się wchodzi gdzieś, ale... Gdzie? Nie mam pojęcia. Już się nie wrócę. Ha! No to najwyżej... O Boże, brawo, Mati. Najwyżej po prostu... O, brawo! Jeszcze śliwki nie ma. Najwyżej po prostu wrócę po tą skrzynkę, ale wydaje mi się, że ją zbierzemy. Wydaje mi się, że jest tutaj miejsce, żeby ją zebrać gdzieś. I think, okej, okay, to też nie jest proste, jak się domyślacie. Rayman nie jest właśnie najlepszy, jeśli chodzi o sterowanie tutaj. Okej. Okay. Porozglądamy się tutaj, w ogóle coś jest. Nie, nie ma nic, nie ma nic nigdzie ukrytego, albo mi się tak przynajmniej wydaje. Gdzie byłem na początku? Nie. Dobrze, teraz będę patrzył, czy ta skrzynka może być. Będę bardzo dokładnie patrzył, czy ta skrzynka może być. Okej. Okay. Oh my god, to jest to. Oh my god, to jest to. Oh. We are dead. Przypomniałem sobie, to jest ten zjazd. I hate this. Okej. Okay.
Ten zjazd jest bardzo niebiły. Ja cały czas daję tutaj w dół teraz. Tu sobie przyspieszę tylko. I znowu w dół, żeby się wyrobić na tych zakrętach, bo one są straszne. A Rayman nie jest idealny właśnie do kontrolowania go w takich miejscach, kompletnie. Więc ja zrobię speedrunnera, nie będzie Raymanowego. Kto by pomyślał. Ale no. O! O! Ło! Matko, okej, jedno załatwione. Nie wiem, czy nie powinienem jakiegoś przejścia przypadkiem, ale... Idzie nam. O Boże, gdzie my tu spadamy na dół? Where are we? Okej, tutaj. Okej. Spoko. Przydałoby się to wszystko zebrać. I guess, zanim cokolwiek. No i te 500 zostaje mi w tej skrzynce, która jest na górze. Chyba, że ta skrzynka to jest kogoś poziomu. A jak może być kogoś poziomu? Nie, to nie ma sensu. Cześć kolego. Tylko na sekundę. Już koniec poziomu nie musi być w skrzynce, prawda? To jest stałe pomówienie. No ta, to mi zajebiście wyszło. No, lum się. Dobra, teraz musimy tak jakby z góry zeskoczyć tam i z helikopterem tego lumsa zabrać. There we go. 44 lumsy. Nie wiem, bardzo dziwnie z tą skrzynką, mega dziwnie. Trochę nie ogarniam, no ale dobra. Prawdopodobnie ją zostawię. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczymy jeszcze, jak się poziom potoczy. Do przodu. Jit! Nice. Okej, okay. O matko jedyna. Proszę maskę Polokusa, please. Aha. Umber, strażnik świątyni kamieni i ognia. Tak jest, kolejny strażnik przed nami. Który po prostu sobie idzie do przodu. I poza tym niewiele robi. Także niezły z niego strażnik. No. To po prostu nam pomaga. Mi się wydaje, że tak, pominąłem skrzynkę, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie ta skrzynka ostatnia jest. Bo tu już są schody chyba do maski Polokusa, jeżeli się nie mylę. To miało sens, bo jakby, jak żeby inaczej, nie? Yep. Chyba, że jest tu jeszcze jakieś przejście, gdzie jest z boku. Tu mamy lumsa. Czyli to by miało sens, że tu jest ostatni lums i pominaliśmy 5 lumsów tutaj w tej skrzynce. To ma sens, niestety. Niestety pominaliśmy. Trudno. Zbierze się jeszcze. Mogłem szukać, jak tam byłem, mogłem szukać, ale... Oh well. I tak nie miałem pojęcia nawet, gdzie to mogło być, więc... I tak poszło na naprawdę zajebiście. Jestem dumny z nas, mimo wszystko. Mamy drugą maskę Polokusa. Wow. To jak ta emotka z tą statuą, nie? Z Wysp Wielkanocnych. Wow, no to będziecie mieli potężny odcinek do oglądania. To trzeba przyznać. Naprawdę potężny. Polokus. Znalazłeś drugą maskę. Dobrze, Raymanie. Raymanie, jesteś coraz bliżej celu. Jeszcze tylko dwie maski i zbudzę się. Bądź ostrożny, gdyż dalszy ciąg twojej wyprawy będzie bardzo trudny. O, i ma rację niestety. On niestety ma rację. No sorry. Tak chcę zapisać go zdecydowanie. Jaskinie Echa, panie i panowie, to jest kolejny poziom, który jest przed nami. Jak widzicie, tam była beczka, która leci. A my o latających beczkach wiemy już od praktycznie początku gry. Więc tu dopiero się będziemy dowiadywać, że na beczka też da się latać, właśnie za pomocą pochodni.
I no, na początku następnego odcinka pokażę wam, gdzie ta skrzynka była, jak ją zebrać. Na poprzednim poziomie, gdzie teraz graliśmy. I będziemy robić sobie jaskinie echa. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć i pa pa.